Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Witam serdecznie oczywiście was na tym odcinku. Witam ludzi na czacie, witam też Krzysia, który razem ze mną jest, razem ze swoim streamem. Dzień dobry, witam. Tak jest, witam serdecznie. I oczywiście Krzyśka macie w opisie, pamiętajcie. A dobra, dzisiaj odcinek w końcu wiosenny, ale bardzo szybko to wiosno polecił. Wierzcie mi, że mamy z wiosny jeszcze w sumie tylko dwa odcinki tak naprawdę, bo będą jeszcze tylko siewy kukurydzy i ziemniaków wsadzenie, a na kim pol zaraz wam pokażę. I co, słuchajcie, dzisiaj prosta akcja. Nawozy, wapno gdzieś tam powiedzmy jeszcze dokoptować na te pola, żeby były. I to w sumie dzisiejszego odcinka będzie na tyle, więc trzeba to ogarnąć i dzisiaj sobie to poprobimy. Krzysiek bierze MTZ-a, zajmuje się wapnowaniem, a ja biorę siuntkę i zajmuję się dzisiaj nawożeniem. Także co tu się dzieje ogólnie, patrzcie. Trochę nam trochę nam tych belek zostało jeszcze, ale już sporo poszło, więc tak to wygląda tutaj. I mamy tutaj jeszcze troszeczkę tej papryki, nie? Mamy tutaj dwie palety jajek, trzy palety papryki, więc ona dopiero idzie w kwietniu. Jak coś, to sprzedam sobie również miód, bo był miód. No i ten miód, który został sprzedany, no to już jakby dał nam 10 tysięcy lekutko. No i kaski tyle, co... Wiecie co, on się trochę naprawi tutaj, bo tak teraz mam trochę pieniędzy, sobie szaleję z tymi pieniędzmi. Może tak nie było. Więc jak sobie tak szalejemy, to sobie szalejemy. No i ten. Ogólnie to... A, Krzyku tam sobie właśnie będzie wjeżdżał za chwilę. Bo on tu właśnie pobiera sobie już wapno. Ja wiem, że trochę to jest takie malutkie jeszcze, trochę nie bardzo pasuje pod tego MZ-a, ale długo będę wymiany, jak widzicie mamy sporo pieniędzy na koncie, 63 306 zł i to jest na czysto, bez kredytu. Ja w tym odcinku nawet dzisiaj będę chciał kupić wam, pokazać pole nowe i też pojedziemy to sobie ogólnie ponowozić, potem będą ziemniaczki, więc nawieziemy sobie je od razu pod korzeń, że tak powiem, i wam dokładnie pokażę, co jest 5, nie? Także ja to sobie... Czy pod korzeń? No wiecie co chodzi, nie pod korzeń, Boże. Ziemniak to tak korzeń, wiecie co chodzi. Że nawiozę sobie po prostu na puste pole, jakby nie? Ja sobie tylko te podjadę. O, bo to mam też przygotowane już nawozy. Okej. Okay. No i fajnie. Jak widzicie, dzisiaj pojeżdżamy sobie naszym nowym nabytkiem, który mieliśmy ostatnio, także w końcu mam okazję z nim przyjechać. I co? Krzychu ogólnie leci z tego co wiem na poletkę tam od lasu, ogarnia wapno, bo tam wiecie, jest trochę słabo z tym wapnem i Krzychu sobie to będzie ogarniał. A my sobie dzisiaj lecimy z nawozem. Co tam, Krzychu, w ogóle u ciebie? Jak tam sprawa u ciebie wygląda z alimentami? Z każdym dniem coraz rosną, nie? Coraz bardziej, więc coraz większe problemy. No. Trzeba będzie więcej maszyn sprzedawać chyba. Aż tak? No, no chyba tak. Matko bosko. Kurczę, to ty, a ty nie boisz się na przykład, że ci ten? Na przykład tylko osoby gdzieś studiują albo coś? No jak trzeba będzie sprzedać, no to trzeba będzie, nie? Ale to normalnie mówisz, że się normalnie nie sprzedał, tak? To ten. No jak móc, to móc, nie? Matko bosko. Może kiedyś ci ułożę, zobaczymy, nie? Na spokojnie. No oby tak, oby tak. Bądźmy dobre myśli po prostu. Ej, ktoś mi powie bliska, jak się ustawia ten? Ja sobie to zjadę na chwilę. Jak się ustawia szerokość wysiewu? Bo 24 metry jest za dużo. Jak to się ustawiało? Pod spacją? O, Ctrl Z, dobra, jak głupi. 18 metrów ustawiam sobie. No i tak, gdzie dojechałem w ogóle? Dojechałem sobie w takie pole tutaj i to pole 55 ma ogólnie hektarków, właściwie nie hektara, ale właściwie arów. Ma arów 43, bardzo dobra klasa gleb, jak widzicie, mega to jest rzecz. I wiecie co, ja to dzisiaj pole kupię, ono kosztuje 32 tysiące. Mamy spokojnie, no połowę tego, jakby, znaczy ponad połowę tego, ponad połowę, dwa razy tyle. Więc ja to bez dwóch zdań oczywiście pole zakupuję. Ono będzie tutaj gotowe dla nas właśnie pod ziemniaczki, bo jest bardzo prosty i będzie się przyjemnie robiło. I jakby też nie było, od razu sobie je zbadam, żebym mógł tutaj wszystko coś sypać. Jak to wygląda? PH też jest źle, powiem, że jest nawiezione. Jakbyś Krzysiek na przykład mógł potem przyjechać na PH, rzucić się na to pole 55, to byłoby super, nie? Spoko, spoko. Bo to właśnie wjeżdżam sobie... A, czekaj, trzeba jeszcze tam podpiąć wałek. Ja to sobie właśnie wjeżdżam z azotem sztucznym, no i jakby nie było, lecę z tym, nie? Czy ja to mogę jakoś ruszyć? Czekajcie. Może trójeczką. Okej. Okay. Teraz jakby będzie szło. Na dwa razy chyba sobie to ogarniemy. Ty, co on tak wolno idzie z tym? O! Bieg był zły założony po prostu i dlatego. No, więc dzisiaj taka akcja z azotami. Akurat old tutaj mega idzie. Ja nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie przesadzam trochę z tym. Może mam sobie na automat. Nie, czekajcie, o. Czy tu jest na automacie, tak? To już tak źle z tym azotem jest, że to już tak, to jest tak sypie? Kurczę, go raz. To nic nie rośnie chyba, nie? Czekajcie. Nie, nic nie rośnie, dobrze.
No, no dobra, to lecimy. Więc ty Azot sobie dzisiaj rozwalimy. Może szkórkę jakoś pojadę. Trochę jest z górki, więc powinno pójść lepiej. No. No teraz idzie spoko, jakoś tam się sypie to. I tu już dwójeczko, no spokojnie. Więc mówię, bardzo fajne poletko i też ma ogólnie ono ogromny potencjał, jeżeli chodzi o to, co będzie się na nim działo. Co dokładnie zobaczycie niedługo, w przyszłości właściwie, bo teraz się nie chcę bardzo nie zdradzać, a na pewno może, no być może się spodobać. A to jest super klimat, nie? Jo, pierdzielek, to jest górka fajna. Także będziemy z nim bardzo dużo działać, z tym polem, ono się będzie rozwijać stale, więc no, to zobaczycie niedługo też, nie? Ale myślę, fajne poletko po ziemniaki, przede wszystkim proste i na pewno bardzo się przyjemnie będzie te ziemniaki tutaj kopać, nie? Albo Krzychu ma gospo w realu? Nie no, gram tutaj, wiesz, farminga, nie? Wiesz, chodzi. I no i Krzychu tutaj ma swojego gospo. Niestety, ale kłopoty finansowe zatykają, dlatego trochę mu pomaga tutaj. Ale myślę, że jakoś razem nam się uda tutaj wszystko ogarnąć, nie? Dokładnie. Dobra. Jak tam ci idzie? No ja już się jedno to rzuciłem i już siadę tam uzupełniać się, nie? Jakby co. A, okej. Okay. A, właśnie też wiedziesz tam sobie na ten. Spoko. Mhm. No, więc spoko, ogólnie, bo tak, większość tych pól tak naprawdę za zatem ma już, z PH ma wszystko ogarnięte, ale jeszcze trzeba tam gdzieś trochę tego ponawozić, dlatego Krzychu tu właśnie spoko, że będzie ogarniał tam te pola przy lesie, bo tam jest azot potrzebny, znaczy PH, a ja azot właśnie lecę tam z nowymi kawałkami i za chwilkę też pojedziemy sobie na nowe kawałki, pokażę, jak wyciąłem też drzewa na polu, które już kupiłem właśnie, bo tego wam też nie mówiłem, ale pole sobie już kupiłem, więc dzierżawa nasza oficjalna już należy do nas, nie jest tamtego rolnika, tylko nasza i też tam będziemy długo sobie to pole oczywiście łączyć, jak tylko oczywiście wykosimy sobie, nie? No bo tam na razie nie będę łączył, przecież pulki tam rośnie, co nie? Bo już nie ma sensu. Tak, jest nagram odcinek, Jakub, dokładnie tak, gdzie akurat z nawozów, więc fajnie, fajnie, dobra, trochę sobie odjadę w tą stronę, nasypiemy się, ja jestem przyjazdem, więc od razu załaduję się do fulla. I wywieziemy sobie tam na tamto pole, gdzie jest pszenica, nie? Zasiana. Więc za chwilkę pokażę, co i jak. Fajnie, dużo tego azotu tutaj jest, więc ogólnie raczej preferuję azot naturalny. Mamy tego dużo od krówek, obornik, gnojowica, który też się dużo przelewa. Ale mam jeszcze trochę tego, więc jak już mam, to mówię, dowalę tego, żeby to było. I będzie finish. Mamy też ogólnie pruskiwacz, taki tego termita. Nie wiem, Krzysiek, co my z nim będziemy robić? Będziemy go sprzedawać, czy coś w ogóle... No chyba tak, będziemy go sprzedawać, nie? No bo i tak nie używamy ogólnie... Mamy chwasty, ale z racji tego, że wołujemy sobie to, to te chwasty w ogóle po to nie wychodzą, nie? I przez to mamy po prostu duży plon i nie mamy też chwastów, nie? Więc na pewno na plus mega, nie? Dobra. Na to tylko wjeżdżamy sobie. I wratujemy, nie? Na pewno. Tu już powinno fajnie pójść i nam zapełnić na fulla wszystko. A, to zobaczymy. Dobra, trójka jakoś sobie tutaj postaram się wjeżdżać. Oj, chyba jedynko trzeba będzie się wtargać pod tą górę. Czy łączę 2829? Tak, te pola będą połączone przeze mnie niedługo. Póki co mam tylko tyle, że usunąłem sobie w nich drzewa. I zaraz wam pokażę, jak to się wygląda trochę, no bo jest tak łyso, ale jest miedza jeszcze została. Ta stara przez tego przed kupienia tego pola, więc wiecie, nie chciałem też łączyć tych pól, jak oczywiście nie były to moje, nie? No bo to pole jednak było w dzierżawie i trochę słabo było je łączyć. Mógłby się właściwie na przykład nie zgodzić na takie rzeczy, ale już oficjalnie kupiłem sobie za to drewno, które to było te kilka patyków, jakieś 1700 zł wpadło. Tak, to jest taki spoko pieniądz zawsze. No, tu jak widzicie, teraz taka trochę szersza miedza, ale niedługo będzie już ona, wiecie, będzie już ona ogarnięta i będzie mi tu fajne, fajne poletko, nie? Takie trochę większe. Więc co, oficjalnie hektar 15 chyba to nawet wyjdzie, bo tam jeszcze miedza, też mam sobie tych parę arów. Więc hektar 15 na tym jednym kawałku, największy nasz kawałek na tej serii i już oficjalnie oznaczony, nie? Więc mamy tutaj bardzo spornie. Kurczę, ta siątka ma, powiem ci, problem z tym, wiesz, rozsiewaczem. Mówisz, że problemy? No, jest lekutki problem. Miała być siątka właśnie taka takich malutkich prac, ale widzę, że tutaj nawet z turbo ma jakiś problem, nie wiem w ogóle czemu, nie? No trzeba będzie chyba zmienić siątkę wtedy niedługo, jak takie problemy. Nie, siątka zostaje. Siątka zostaje. No, niestety zostaje. Słuchajcie, jeszcze propos szkoły rolniczej, w której chodzę, bo też o tym pewnie wiecie. Jest marzec, jak widzicie. I co? Zaczął się kolejny semestr, wiecie, już niedługo koniec jest szkoły, bo marzec, kwiecień, maj. I wiecie, że 3 miesiące i będę już oficjalnie wolny, będę mógł odebrać tego kwita tego rolnika. No i składać, właściwie starać się o dofinansowanie danego młodego rolnika, za który przysługuje aż 150 tysięcy złotych.
Dużo, bardzo dużo, chociaż patrząc na stanie nasze ceny i stan konta, to nie jest tak naprawdę wiele, bo taką kasę spokojnie robimy w rok, a tu po prostu będziemy mieli fajny rok do przodu. Dodatkowo jeszcze, wymóg jest chyba taki, że musimy kupić nową maszynę, nie, ludziska? To bardziej pytanie do czatu, do widzów z czatu. Siemanko Tomek, witam. Chyba trzeba mieć ten, nie? O, tu mogę trochę szybciej pojechać. Nowa maszyna muszą być, nie? To się świetnie składa akurat, ponieważ mam upasowany idealny wyciągnik plus kilka nowych maszynek. Jeszcze nikt o tym nie wie, nawet Krzychu nie wie, co będę kupował, ale to jest naprawdę mega rzecz i już niedługo się od wszystkim tym dowiecie, co to będzie. Ja już na przykład nie mogę doczekać i się mega cieszę z tego, że to tak szybko leci. No, że to tak szybko ten czas leci, bo już na żniwa będziemy nowym ciągnikiem sobie pojeżdżać, nie? A myślę, że to jest naprawdę fajna maszyna, która na długi, długi czas na nasze gospo zagości, nie? Więc to już niebawem. No i co? Myślę, że będzie nieźle, nie? Pomyśli, że naprawdę, bo w realu jest marzec. A, bez kitu. Ludzie, to jest tylko w grze. Ja nie chodzę do szkoły rolniczej jak coś, nie? To jest tylko w grze, bo tam widziałem sobie komentarz, że kogo pisał, nie? Do jakiej szkoły chodzisz? Nie, napisał... Natomiast nie napisał gdzie, tylko gdzie. Gdzie do szkoły rolniczej chodzisz? Tak on napisał, nie? No to napisałem zgodnie z prawdą, że do kolonii tam w mieście jest zapisankiem, nie? To nie jest ten komentarz dostępny jeszcze, więc można sobie sprawdzić. Widzę, paliwo mi się kończy, więc teraz jak pojadę sobie na... tamto gospo, to sobie zaatakuje. Krzychu, może ty coś powiedz, bo tak jesteś cicho. Coś ciekawego powiedzieć, czy coś? No, coś ciekawego, no. Znaczy, cokolwiek byś powiedział. Bo też tak czuję się dziwnie, jeżeli ja tego gadam, a ty jesteś tam tylko w tle i robisz jako taki... Nie chcę, żebyś jakoś taki postrzegany jako taki paroba zwykły, nie? Chcę też, wiesz, jakoś zostało mi się jednak interakcji, nie? No, rozumiem, o co chodzi, nie? Więc powiedz, jak tam, które poletka lecą, co tam się dzieje. No na razie jedno poletko skończyłem, drugie za chwilę będę kończył, ostatni przejazd nie został, nie? Na spokojnie idzie, elegancko. No, więc fajowo, super, że ogólnie Krzychu tam gdzieś też jest na tej serii, bo bardzo pomaga. No i ten, ogólnie rzecz biorąc, trochę robi mnie realnie pod tym względem, że Krzysiek tam teraz robi wapno na pola, które są lekutko już, wiecie, mają ten wzrost... już tak jakby widać te łodygi i tak dalej, nie? Fakt jest to nierealnie, ale z drugiej strony gdzieś tam chcemy, żeby ten plon był w miarę okej, okay, żeby coś się działo, wiecie, żeby po prostu było więcej tych odwozów i tak dalej, nie? Bo jak ten plon będzie słaby, to już trochę słabiutko, finansowo wypadnie, a jak mówię, ja tu chcę się bardzo rozwijać i uwierzcie mi, że wchodzimy razem z tym sezonem, to już chyba jest czwarty sezon, albo piąty, nie, czwarty sezon to jest, w którym będzie się zmieniało, nie? Uwierzcie mi, że ostatni chcemy mieć ten sezon, to była wielka transformacja gospodarki, kupienie MTZ, kupienie maszyn do tego, potem jakieś pola i tak dalej. Zobaczcie, kupiliśmy już pole 28 na samym starcie, mamy pole 55, a jeszcze wam powiem, że chciałbym zakupić jakieś nowe poletko gdzieś przed swoimi żniwami, nie? I to będzie ogólnie spoko pomysł, bo to chciałem zrobić właśnie jakąś kukurydzę chciałem tam ogólnie kupić, taką, która będzie na ziarno, nie? Bo jak najbardziej nasz klas dałby sobie radę z kukurydzą ziarno, więc czemu by z tego by nie skorzystać, nie? Takie na właśnie paliwko, spokojnie. To nie jest realna seria przecież? No nie jest realna seria, tak, ale ogólnie staram się tak, wiesz, jakoś tam wiarę ten realizm trochę troszeczkę zachować, nie? Bo wiesz, mi na pewno też się gra, kiedy masz jakiś pomysł na wszystko, coś tam planujesz i starasz się tak w miarę jakoś tam realnie na tego podejść, nie? Bo to się po prostu lepiej ogląda, lepiej mi się gra. Czasami gdzieś ta gra ma swoje takie niedoskonałości, na które trzeba przymknąć po prostu oko. I niestety, no nie da się wszystkiego zrobić idealnie, co nie? Ale no, to jest tylko FS, nie? Więc okej, okay, zatakujmy się paliwkiem. Dobra. To jest tylko FS i czasami trzeba, no, mówię, przymrużyć to oko na niektóre kwestie, nie? Ponieważ no niestety, chciałbym, żeby żeby ta gra w końcu była taka, że nie musimy udawać, że gramy realnie, tylko żeby gra ona z tego wymagała, nie? To byłoby na pewno wtedy lepiej, nie? Dobra, ja teraz takie pola mogę w sumie ruszyć. Chyba z azotem mogę ruszyć teraz na... Nie pierdolę tego nawet. No kurde, nie gadaj mi nawet tego. Co się dzieje? Nie nagrywam. Jak nie nagrywasz? Nie nagrywam.
Co za przykład? Kurwa, trzymaj ten monitor, żebyś ty wiedział, że to nagrywasz, idioto, ty. Kurwa. Ej, ale dobrze, że mamy zapis streama, nie? Dobrze, blisko, słuchajcie, witam was ponownie. Jesteśmy w końcu na dobrej jakości. To, co przed chwilą, to niestety był zapis ze streama. Po prostu zapomniałem włączyć nagrywanie, ale mega rzecz, że mam tego live'a, więc sobie po prostu pobiorę zapis. Trochę gorsza jakoś na pewno będzie na tym zapisie, ale obyście też nie przerażili, przepraszam serdecznie, po prostu zapomniałem, nie? Gdzieś mi, nie wiem, kliknąłem nagrywanie i nagle wyłączyłem, nie? Nie mam pojęcia, jak to się stało. Ale dobra, jesteśmy już teraz, no pewnie jakość jest o wiele lepsza niż na zapisie, nie? Przepraszam, w każdym razie, lecimy, nie? Jeju, nie, ty wiecie, ja chyba od, nie wiem, jeszcze ostatnio chyba taki moment nagrywam Minecrafta, nie? To było jakieś 7 lat temu, jak nagrywałem coś, nie? Czaić się, co chodzi? 7 lat, chłop nie pomylił się i teraz się pomylił, nie? Piąteczkę, nie lecimy. Nie no, to masakra jakaś. Jak to z rzepakiem w ogóle wygląda? Czekajcie. Wejdziemy, zobaczymy. Aha, a to jest doskonale. A nie, może jeszcze przylecić trochę po tym polu. Dobra, to polecimy sobie jeszcze. Nie no, masakra, przepraszam serdecznie, kurczę. I teraz weź panu to znać, kiedy ten odcinek nagrywam, nie? Masakracja jakaś, masakracja. No człowiek się po prostu coś zapomniał i tyle, nie? I tak to potem jest. O, to bardzo fajnie idzie, szybciutko. To będzie jakaś czwarta godzina, zanim zapamiętał o czwartej godzinie, że to był nagrywany ten odcinek. Kurde. No nie. Ale tak patrzę, która mi to odcinka? 0-0. Nie? Rekord się nie świeci, koniec jest, a więc no nie. Już nie porąbię zaraz. O, tu trzeba. Nie wiem, tak jakby prosto idzie ok, ale pod górkę to jakby normalnie miał plus 100 koni, nie? Wymaganych. Teraz się nagrywa, widzę, że się nagrywa, no. Nie no, hit. Matko. Nie mam tak naprawdę od wielu lat, nie? No nic, trudno się mówi, nie? Ej, to jest fajna poletka. Raz, dwa się przyjedzie i o, i gotowe, nie? Zobaczcie. Perfekto. Fajna robota tu idzie. A teraz na łąki wodzisz, tak wapno? Tak, na wapno, no. Fajnie, akurat spoko to nie leci, bo ten, bo widzę, że no, to się potem wapno zejdzie, nie? Więc nie będzie z tym problemu. Jak ziemia? A weź niech się tak denerwuj. Odcinkę nie nagrałem. Mi bardzo dobrze? A, to fajnie. A co nam się stało takiego, że bardzo dobrze się nie mija? Opowiedz o tym wszystkim. Dobra. Piątka, nie lecimy. Polecimy teraz na to pole tutaj, świeże nasze pole. Miejsce ono tutaj się zawiera. O, i fajnie, nie? Słuchajcie. A, w sumie znajdziemy stędy, nie? Powinien tak bardziej jechać z tamtędy, ale dobra, już trudno. Okej. No i to tak samo. W miarę to powinno pójść. Powiem szczerze, serio. To pole jest jedno chyba z moich teraz ulubionych, nie? Tak mi się mega podoba, to bałem się, naprawdę wam powiem szczerze, bałem się tego powiększania tej działki, że ona będzie taka właśnie trochę za duża, że straci klimat, ale te drzewka idealnie po prostu wyglądają, to się tak fajnie komponuje, że to jest moje ulubione H-pole aktualnie, nie? Nie mam przecież na to dzierżawę, bo ja mam ulubiona, ale to jest moje ulubione oficjalnie chyba, nie? Co za tekstury orki masz? Normalne tekstury orki, tylko inne są te. Jak to się mówi? Kolory w niej, nie? Okej. Okay. Nie pisz tak, Jakubo. Co ty? Co tak wszystko piszesz? Okej. Okay. Nie wiem, jak wy w ogóle nawozicie? Raz przerażycie jak? Bo ja chyba sobie zrobię teraz tutaj nawikę, potem wrócę tam do strony i ten. I tak będzie chyba najlepiej, nie? A, piątkę mogę spokojnie wbijać, nie? Tak, kocioł i tyle. Właśnie też czwórkę raczej polecimy. 18, nie? O, a tu już trochę jest pod górki, patrzę, panie. Problem mamy! To potężny jaki? Problem mamy! Jaki problem? Problem potężny, chodź szybko! Zobacz, co się odwaliło, szybko chodź! Poczekaj, ja tylko do tego, do końca, okej? Okay? Już dojeżdżam. Zaraz dobrze, sprawdzę. Chodź szybko. Troluję się coś, ja już coś czuję, nie? Czekaj sekundkę, a ty gdzie stoisz? W którym miejscu? Problem był, wiesz? Nie. Nie pisz na Heszek, to jest Krzysiek, a nie jakiś żaden ten. Czekaj, gdzie ty jesteś, w którym miejscu? Ja tutaj jestem, koło stawu. Musisz przejechać.
kurwa. Jak ty się dowiedział? Krawnica się zblokowała i gaz się zablokował w tym samym czasie, wiesz? I tak? To nie poszło. No, ty... niestety. Wiesz co, ja ci zablokuję chyba przelewy, nie? Jakie przelewy, jak ty mi nie płacisz? Kurwa. Zatopiłem ten zeta, panie. No ale zablokowało się, ja nie mogłem już nic zrobić. Chłopie, wiesz, czy teraz remont nie wyniesie? Nie wiem, masz no, jeszcze... No przynajmniej już nie będą gadać, że biały jest. Masz jeszcze ten ciągnik u siebie na gospo? Czy już ci zabrał go komornik? No ja nie miałem takiego nawet, miałem lepsze. No to mówię, czy masz jakiś lepszy? Lepszy już nie, już pojechały. A co masz na gospo, co ci zostało? Tam, kosiarka. Tylko kosiarka się stała? No. Jezu. Dobra, słuchaj, nic, trzeba iść do sąsiada i go kurde ten prosić, żeby nie nas wyciągnął, bo ja siłunkę nie da radę na pewno. Trzeba odpiąć kurde tutaj ten, a nie, dziewczyn, to nie wypniemy tego. Dalej, to nie, lepiej nie. Nie da, nie, bo wodę wpadnie. Jak już linkę trzeba to będzie wziąć. No. Kurwa. Dobra, nic. Dobra, ludziska, słuchajcie, kończymy ten odcinek w takim razie. Nawet nie dokończymy nową zrobić. No nic, zaraz go zalej całkiem. Znaczy tak będzie musiał być zremontowany cały. Matko bosko, a tu krzaki się wpieprzył. No dobra. To my co, ja nie, nawet nie będę tutaj czekał. Idziemy po prostu do tego, do sąsiada, on tam ma jakiś większy ciągnik. I wyciągniemy go i widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Więc słuchajcie, dzięki za uwagę. Aleś przykontencił, nie? Chłopie. Co ty żeś zrobił? Nie blokowało się ten gaz i kierownicę. Ja muszę zobaczyć tego shota u ciebie z tego, nie? Muszę zobaczyć, jak to u ciebie wyglądało. Dobra, dziękuję, żeście byli. Zapraszam na kolejny odcinek. I... nie no. Masakra. Na razie, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam wszystkich was. Pa, pa. Cześć, pozdrawiamy. Ja pierdziele. Masakra.